No to co, kochani? Lecimy do Macha! To idziemy opanować McDonald's? Lecimy! Ale piękny dzień dzisiaj. To co? Przyjechaliśmy dzisiaj spełnić obietnicę z poprzedniego odcinka. Pamiętacie ją? I wbijecie pod tym odcinkiem 900 łapek, to podjedziemy do McDonalda i zamówimy za 100 zł losowych zestawów 2 for you. Wbiliście moment te łapki założone w progu. Zamiast 900 czy 1000 łapek wbiliście w ogóle jakiś kosmos. Dlatego dzisiaj przyjechaliśmy nagrać rulet McDonald Challenge za 1000 zł z widzami. Yes! Jesteśmy tu dzisiaj dla was ze wszystkimi widzami, którzy przyszli na nasze spotkanie. Umówiliśmy się na spotkanie na Bojownikach Krychy i oto są wszyscy ludzie, którzy dzisiaj będą ze mną grali w ruletkę w McDonaldzie za 1000 zł. 1000! Pozdrawiamy też pewnego pana Patryka! Pozdrawiamy cię, Patryk! Trzymaj się! No to co, kochani? Lecimy do Macha! To idziemy opanować McDonald's? Lecimy! No, to kochani, jedziemy teraz zrealizować to, o czym marzyłem przez wiele miesięcy i co zapowiadałem już wcześniej w swoich nagraniach. Gramy dzisiaj w McDonald's Roulette Challenge za co najmniej 1000 zł. O, dzień dobry, witam. Dzisiaj będzie bardzo nietypowe zamówienie. Z samych tych kuponów powiększonych, gdzie są dwa zestawy, poproszę za co najmniej 1000 zł. To znaczy mają być tam losowe, nie? Tak jest. Losowe napoje, losowe kanapki, cokolwiek tam pan wbije, to ważne, żeby kwota przekroczyła 1000 zł, nie? Trochę tego będzie, co? No. Troszeczkę, tak. No, za tysiaka to już tak... To już się coś tam nazbiera. Mam nadzieję, że się nazbiera. A wiesz, jak ciepło Kuba na słońcu? Proszę chwileczkę poczekać, jest zamówienie za 1000 zł. Proszę chwileczkę poczekać, jest zamówienie za 1000 zł. Długo. Co? 20 minut na pewno. O, na razie mamy 546. Złotych? Tak. Aha. 702. 702 już jest? No to już jest dobrze. Jak już 702 jest, to już jest blisko 1000. Tak niech nawet przekroczy nawet. Może przekroczyć tam, żeby było ponad na paragonie, bo to pamiętny paragon dla potomnych będzie. Alo, kuchnia, mam problem. Kasa mi się zestartowała. Mówię, jak będzie jakiś kłopot, to ja do środka wejdę tam, nie? Najwyżej jak będzie jakiś kłopocik tutaj czy coś, nie? Nie, po prostu. No, ja wiem, to podejrzewam, że takich zamówień na co dzień się nie składa. O, jak wycieczka przychodzi, to co? Osobno? Ale nie za tysiaka. Aha, nie za tysiaka. No to my mamy taką wycieczkę starszą troszeczkę, tak? Taką... 1000 zł, 1,70 groszy. No to pasuje, to płacimy. To pasuje, super, udało się. 1000 zł, 1,70 groszy. To kartą, bo... Gotówką to raczej nie mam przy sobie takiej ilości. Pierwszego piętra. Dobra. Proszę, to jest najdłuższy paragon w historii, jaki widziałem. Ale super, fajny. No to je jadę odebrać do środka. Bo... No pewnie, odwiedzę jeszcze na pewno. Wszystkiego dobrego, dzięki. No, to jedziemy odebrać nasz paragon z McDonalda w środku. Może ja podjadę. Tu pokażę, mamy paragon za 1000 zł. O, ja nie patrzę, co na nim jest, wy widzicie. Hop. 1000 zł, roulette McDonald's Challenge stał się faktem. A oto dowód. 1001 zł 70 groszy. Nie wiem, czy widać. 1001 zł 70 groszy. Za chwilę wchodzimy do McDonalda i przechodzimy do konsumpcji. McDonald's Roulette Challenge za 1000 zł stał się faktem. Siemanko wszystkim. Słuchajcie, musimy chwilę poczekać. Zamówienie jest za 1000 zł. A mogę zrobić zdjęcie? Kto chce zrobić zdjęcie? Ja.
Wyrzucaj go. Dawaj. A Hubert, ty co za ty? Kuba, prześlesz mi? No. Prześlesz na klikę? 1001 zł. Ty. Pokaż. Ja mam lepszą rękę. Przejmujemy McDonald's. Donalda, widzicie, spełniło się. Dobra, słuchajcie, to jest rulet McDonald's Challenge za 1000 zł. Na wycieczce jak kiedyś będziecie, no to tam wejdziecie w 50 i zrobicie to zamówienie, ale żeby jedna osoba zamówiła aż tyle i podzieliła się z drugimi, to się rzadko zdarza, nie? Żeby ktoś, wiesz, znaczy jestem małym youtuberem, ja dopiero zaczynam, a już robię coś takiego, co na pewno myślę, że w historii YouTube'a jeszcze nie było w Polsce. Krychał, powodzenia z filetowiszem, nie? No, to, dzięki. Dobra, to co robimy? Dla kogo? Dobra, kto je filetowiszem jest? No, mówcie, dla kogo? Dla... Najpierw Maxa. My A. Krysy A. Krysy A. Już mam pisak wypisany. Dla Zasia. Dla Kuby. Zaraz robimy sobie. Będziemy gadali, nie? Dałem ci już suba. Dobrze. Aha, już. Dopiero? Ja, dopiero, nie? Tu kładziemy dalej. Zamieszkamy w McDonaldzie, co? No. Dobra, dla Michała. Gdzie jest Michał? Kto jeszcze? Mam, słuchajcie, mam trzy jeszcze. Damiana. Mam trzy. Dla mnie. To ja mogę zdjęcie. Ty możesz zdjęcie. Kto? Ja już mam zdjęcie dla Kuby. Kto widział więcej jedzenia w McDonaldzie? Na raz widziałeś więcej i zamówili. Jedna, ja widziałem. Tutaj ja jestem. Do tej rani. Bo w marzeniach sennych. Ja widzę teraz. Teraz widzę. No to kochani, robimy częściowy unboxing tego, co już dostaliśmy. Tutaj jest tyle, ile było w odcinku z samymi sosami. Tu są sosy za 5 dych. Tutaj, jak chcecie zobaczyć, po jednej stronie są napoje, po drugiej stronie są kanapki, frytki. I to nie jest wszystko. Słuchajcie, nie dało jeszcze się... Jeszcze musimy odbierać. Idźcie odbierać frytki. Idźcie odbierać zamówienia, bo to nie jest wszystko to, co tutaj dostaliśmy. Słuchajcie, moglibyśmy... O, zobaczcie, moglibyśmy, patrz, o, pokaż tu kolego, zobaczcie, moglibyśmy naprawdę, jeszcze jedna, moglibyśmy naprawdę wykarmić małą armię, nie? Dlatego, słuchajcie, kochani, wbiliście te łapki, co obiecałem i teraz, słuchajcie, jest następny quest. Jeżeli pod tym filmem wbijecie 1000 łapek w górę, tylko 1000 wystarczy, jeżeli wbijecie, nie, dobra, 5000 łapek w górę, idziemy do McDonalda i kupujemy samych McFlury, tak żeby dla każdego było co najmniej po 2. Tak więc zrobimy tą ruletkę, słuchajcie, no nie wiem, no ona może znowu być, tyle ile będzie widzów, dla każdego widza po dwa McFlury, tak więc może się okazać, że ona znowu będzie za 1000, tak więc samych lodów, ale to na zewnątrz już zrobimy, same lody za 1000 zł. To co, wbijacie te 5000 łapek pod tym filmem wszyscy i... No i przychodzimy do Maka nagrywać same lody, tak więc słuchajcie, w zimę same lody, no niby ktoś by powiedział, że bez sensu, ale dla nas to wszystko ma sens, tak więc dziękuję, że oglądaliście, dziękuję, że jesteście z nami, zapraszam na grupę Bojowników Krychy, zapraszam do wbijania na fanpage, do lajkowania, komentowania i udostępniania tego filmu. Pokażmy, że mamy siłę, pokażmy, że McDonald's Roulette Challenge za 1000 zł stał się faktem z widzami. Tak więc, kochani, wam dziękuję, że jesteście ze mną i was pozdrawiam. Piąteczka! Siema, jak tam smakuje wszystkim? Dobre. Dobrze? Jak smakuje? Bardzo dobre. No to dobrze. Tobie? Epic Roulette. Jak tam smakuje? Ludzisko. Wszystko jest smaczne. Na szybko. Chciałem powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, przyszło bardzo dużo widzów i w dniu jutrzejszym, jeżeli wszystko uda się, to jak wbijecie te łapki, to my wrzucimy to nagranie, zrobimy następną ruletkę z lodami i szejkami.